Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym rolnikiem, kabareciarzem, a tak poważnie perkusistą. Za granicą kibicuję mojemu byłemu klubowi NAV Gęgą. Najbardziej boję się, zazwyczaj niczego się nie boję, ale nieobliczalnych kierowców. Najbardziej denerwuje mnie niesprawiedliwość. Drugą połowę poznałem, wychodziła z liceum. Powiedziałem się z nią o żenie i tak się stało. Byłem siebie dumny, gdy urodził mi się syn. Po meczu lubię. Kiedyś było to zimne piwo, a dzisiaj tabletka Voltarenu, aby te mięśnie bolały jak najmniej. Książka i film, który poleciłbym każdemu. Waleczne serce film. A książka? Byłam kochanką szejków arabskich. Ciekawa. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Powrót z treningu bryczką Zakopanem. Chodziliśmy na pieszo, a wróciliśmy sobie na wesoło bryczką. I jeździliśmy tak dookoła ronda w Zakopanem chyba z 5 razy. Dowcip szatni, który rozbawił mnie do łez. Kiedyś kolega nieopatrznie zostawił aparat fotograficzny w pokoju na zgrupowaniu. No i wpadł w nasze ręce. Ja jestem sam niebezpieczny, byłem wtedy niebezpieczny, a z Leszkiem Piszem tworzyliśmy duet bardzo niebezpieczny, więc zrobiliśmy kilka fotek, ale nie wiedzieliśmy, że tam są zdjęcia z pierwszej komunii i kultowy tekst szatni piłkarskiej. Na nich Janusza Wójcika. Najlepszy piłkarz ekstraklasy. Najbardziej mi się podoba Żurkowski z Górnika Zabrze. Z Tykniką na bakier. No było kilku drewniaków. Wojtek Kowalczyk nie grał z nami w Dziadka, więc uznam, że to ze względu na technikę. Na imprezach bryluje. Rataj potrafił się zabawić. I to tak naprawdę sumiennie. Największy dowcipniś. Przez skromność nie wymienię jego nazwiska, ale Jacek Magiera go ujawnił. Największy modniś. No, Rataj się fajnie ubierał. Największy spóźniarski. Maciek Szczęsny. Zawsze był spóźniony. Największa maruda? Tomek Sokołowski. Pierwszy. Ten z Olsztyna. Czyli ich opowieści mógłbym słuchać godzinami. Andrzeja Strelała. Najlepszy piłkarz, z którym grałem? Leszek Pisz. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem? Romario. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku? W meczu sparingowym stanąłem na piłce i się rozglądałem. To za trenera Brychczego w Austrii. Najbardziej pamiętna bura w szatni? To nie było w szatni, to było na boisku. Od trenera Wójcika. Co ty mi k***asz? Najlepszy moment w karierze? Finał Pucharu Francji na Parc des Princes. No i oczywiście Göteborg, słynny Göteborg. Największy błąd w karierze? Czerwona kartka z Manchester United. Tego żałuję najbardziej. Największą tremę miałem, gdy... Tremę? Nie wiem, co to jest. Koniec. Serdecznie dziękujemy.